przyszliśmy zobaczyć. My przychodzimy, tu zaglądamy. To już aż się prosiło, żeby to zrobić, ponieważ to zarówno i dla komunikacji, jak i dla estetyki, ten dworzec. Zobaczy pan, to powinno być wszystko usunięte. Ja rozumiem, nie ze szkody dla właścicieli, ale te harabudy, te wysypiska, tu, tam dworzec, jest centralne miejsce, prawda? No przecież to wstyd, w pewnym sensie to jest wizytówka miasta. Pani też jak do kogoś wejdzie do mieszkania, to widzi, czy tam jest ładnie, czy nie. Wyższy interes. Reportaż Dominiki Dębskiej. Dzień dobry. Zapraszam. Mamy wywiad. Na jaki temat? W naszej dzielnicy i domu. Zaorać. Koszmar. Muszę na komin, włazić w komin, czyścić. Muszę szambo, bo nie ma kanalizacji. To można rok, dwa, trzy, pięć, ani 50. To trzeba było okna wymienić, ściany, sufity, to wszystko to było robić. To nie takie proste życie. To nie jest klimat jednak, mieszkać w centrum miasta w drewnianym domu, który ma prawie 100 lat? Nie, to jest koszmar. Ja po pracy nie mogę przyjść na kanapę, się położyć jak człowiek, tylko cały czas robota. A pan zna historię tego domu? Co tu było wcześniej? No dom był. Żydzi. Tutaj te wszystkie domy z 23 roku to Żydzi budowali. Moja głupia rodzina miała w grobówce 10 hektarów, to zamiast tam siedzieć, to teraz to miliony warte, to oni to sprzedali i ten dom kupili. A ten gość, który te kupił hektary, to podzielił na działki i 70 lat wódkę pił, nic nie robił. Jeszcze i połowę z tych hektarów zostało. Także nie mam powodów do radości. Tutaj jest tak na wsi, tutaj nie ma kanalizacji, nie ma gazu, nie ma nic. To mnie pani, to jedyne z cywilizowanych rzeczy, to tylko co jest prąd i woda, to wszystko, więcej tu nic nie ma. A gdyby powiedzieli, że będzie plan zagospodarowania przestrzennego taki, że będzie zabudowa jednorodzinna? Nie będzie. Nie będzie raz z tego powodu, że tutaj te wszystkie posesje mają właścicieli, ale nie można ich znaleźć. Przyszedł do mnie listonosz, ten domek tu za mną stoi tam. I przyniósł list do Leona Fołomietów. Ja mówię, panie, on umarł 70 lat temu, ten gość, czyli teraz ma 130 lat. A urząd mu przysyła pismo, no przecież to chore jest. Oni nawet nie wiedzą, czy to jest. Tutaj po sąsiedzku jest 17 właścicieli działki. 17, wyobraża pani sobie? I kto to kupi, kto to podzieli? Nie ma możliwości technicznej. Tam jest 4 właścicieli, jeden za granicę uciekł, nie ma. Tam hektary pustego pola. Była pani tam? Przejdzie się pani sobie, zobaczy pani. A tutaj kiedy to zostało sprzedane? Myśmy kiedy kupili to? W 50 latach. No a wiadomo, jak się nazywała ta rodzina? Pomyje to. Bo kiedyś te dwie posesje to była jedna. Mały domek i ten. I to podzielili na pół, nam połowę sprzedali. Czyli to od Leona Fołomietowa. To był syn, matka Naciś nazywała, jakaś tam Fiona czy jak. Syn tej pani Fołomietow to był architektem, wyjechał do Szwajcarii, tam zamieszkał i nie wiem, czy żyje, czy nie żyje, pewnie nie. A córka mieszkała we Włoszech. Syna widziałam w latach, ja nie wiem, gdzieś tam może 90. ubiegłego wieku. Nie wiem, w jakim celu on przyjechał. Wiem, że spotkał się z męża wujkiem. Gdzieś tam razem na wódkę poszli. A to był taki już siwy staruszek w tamtych latach. To pewnie już nie żyje. Urzędowo żyje. 2 metry pod ziemią. Takim państwem żyjemy. 130 lat mi pismo przysłali. Moja babcia hodowała świniaczka, kuraczkę miała, kaczuszki. To wszyscy to samo mieli. Bo to wszystko jest towarzystwo ze wsi. To jeszcze brakowało tylko konia i krowy, no ale nie było gdzie trzymać. Tu było 100 drzew, 200 krzaków. Tylko, że ja już jestem z miasta i potem jak już babcia umarła, musiałem to wszystko wykarczować. I kaczuszki poszły, i kurki poszły do garka. To kiedyś, jak nie było Kopernika, to była wolna droga. Tam jeździły konie, na informantki jeździły, to była wioska. No. I to wszystko, to ci starsi pomierali, młodzi wyjechali, to po co domy stoją. Dzień dobry. Ale tu ma pan piękny ogród. Najciekawszy w tej dzielnicy. A żeby było ciekawiej, to jestem oryginalnym mieszkańcem od rodzenia, to znaczy od 49. Ten budynek to ma już ponad 100 lat. Tam na rogu budynek, który się spalił w roku Łomżyńskiej, a ulicy Grunwaldzkiej, no to stryjek był. Tu ma być największe osiedle w Białymstoku, najwyższe. Czyli w rejonie ulicy Kopernika, Łomżyńskiej i w tej chwili aż pod tory kolejowe. A skąd pan wie? Przecież planu zagospodarowania nie ma. Znaczy ja dużo rzeczy wiem nieoficjalnych. Swego czasu pracę zawodową
miałem kontakty z największymi deweloperami w Polsce. No i dużo jest takich różnych opowieści. Prezydenci z reguły kochają deweloperów, deweloperzy prezydentów. Także tu na 100% będzie osiedle. I powodem przebudowy ulicy Łomżyńskiej Bohaterów Monte Cassino głównie był powód, żeby przebudować uzbrojenie podziemne. A że osiedle to na 100%. Mogę powiedzieć, że przy BP ten teren to jest wykupiony przez prywatnego dewelopera. Czyli no, on też wie doskonale, co tutaj ma być. A możemy wejść do domu? Proszę bardzo. Ja spuszczę. No, małżonka się dziwi. To my już w końcu nie wiemy, co to ma być. Mamy stawik, mamy altanę piękną, 2500 metrów. Jest zagospodarowany ten obszar. Dlatego chcemy wiedzieć, co tu będzie dalej. To jest adres ulica Grunwaldzka 67. Urodziłem się w 1949 roku i tutaj od samego początku jestem. Z wykształcenia jestem energetykiem, projektantem. Dużo w tym rejonie staram się ludziom pomagać. Ciężko to wszystko idzie. To miasto w ogóle nic nie robiło. Byłem współorganizatorem, żeby gaz założyć i linię telefoniczną. No i ciągle walczę, żeby tutaj kobiety mogły w szpilkach przejść. Nie wiem, czy się doczekam, bo to jest albo kurz, albo deszcz, człowiek zachlapany. Także kobiety najczęściej to można spotkać w jakichś gumowcach. Warunki są naprawdę nieciekawe. Tutaj różne pisma, kto prowadzi nieruchomości, także zainteresowanie jest duże. Co ja odpowiadam? Na pewno z deweloperem, ja mówię o dużych deweloperach, to nie warto mu się za mocno sprzeciwiać, bo ktoś będzie chciał wejść, to nie ma problemów. On po prostu może ulicę zaprojektować, że akurat przez ten budynek będzie przychodziła i wtedy będę wywłaszczony. Ale on może potem bez problemu zmienić za pół roku, za rok projekt, że tutaj już no, nie będzie tej ulicy. Także tu trzeba spokojnie podejść, bo dużo widać takich zabudowań w Białymstoku obudowanych blokami. Chociaż przy Wyszyńskiego coś takiego jest. Mnie szczerze mówiąc szkoda by było się z tym pogodzić, no ale wyższe dobro, jak tu by miało być osiedle z prawdziwego zdarzenia. Czy to dobro będzie, czy interes? To znaczy interes interesem, ale no jak myślę, takie większe osiedle, jak to jest zaprojektowane z głową na kilkanaście, dwadzieścia bloków, to można naprawdę ładnie stworzyć, żeby jeden drugiemu nie zaglądał do okien, bo jak patrzy się na te różne tak zwane plomby, jak są robione, tereny są drogie, także każdy stara się na jakimś ciekawym kąsku powierzchni jak najwięcej tych budynków postawić. Panie prezydencie, mieszkańcy tej części osiedla przydworcowego, mieszkańcy drewnianych domów zastanawiają się, co w tej dzielnicy się zmieni. Należy się spodziewać tego, że ta dzielnica powoli zacznie się przekształcać w śródmieście. Powinno to dążyć do tego, aby pojawiła się zabudowa śródmiejska, czyli mieszkania, gdzie na dole moglibyśmy mieć i restauracje, ale i różnego rodzaju usługi typu fryzjer, przedszkole, apteka, żeby to była dzielnica, z której białostoczanie jak najchętniej, jak najwięcej by korzystali. Czyli już wiadomo, że w tamtym miejscu staną bloki. Nie, to nie jest tak. Właścicielami tych gruntów są prywatne osoby, to one zadecydują, czy one będą chciały zmodernizować lokale, w których mieszkają, bo nikt im nie zabroni tego, aby tam dalej taka niska zabudowa funkcjonowała. Natomiast jeśli właściciele gruntów w tamtym terenie dojdą do wniosku, że chcą przekształcić to w jakiś wyższy rodzaj zabudowy, to damy im taką możliwość. Natomiast miasto tylko daje możliwości. Ale mogłoby uporządkować sytuację i takim uporządkowaniem byłby chociażby plan zagospodarowania przestrzennego, którego w tym momencie, w tamtym miejscu nie ma. Dlaczego? Taki plan od 2016 roku powstaje. Natomiast problemem jest tutaj to, że duża część tego planu będzie wymuszona przez układ drogowy. On właśnie powstaje.
Więc zakończenie obecnie trwających prac bardzo mocno przybliża tą część miasta do tego, aby taki plan powstał. Tu niestety, ale trzeba pamiętać, że plany to jest taka działalność, jeśli mogę powiedzieć, która zajmuje wiele lat. Mnóstwo różnych konsultacji, analiz, studiów. Jako Białystok i tak bardzo szybko robimy. W mieście Warszawa 8 lat to jest taki minimalny czas wykonania. U nas 1,5-2 lata. Pan tutaj perspektywę urzędu zaprezentował, natomiast ci ludzie, którzy tam mieszkają, mówią, że są już trochę zniecierpliwieni, bo oni od lat 70. słyszą, że za chwilę ktoś wyburzy ich domy. Jak oni mają modernizować swoje domy, kiedy nie wiedzą, czy tamtędy nie przebiegnie droga, albo za płotem powstanie wysoki blok i ich warunki życia znacznie się pogorszą. Bez zgody mieszkańców żaden deweloper niczego im nie wyburzy. To oni będą musieli podjąć decyzję, tak? Wpuszczamy na swoją działkę dewelopera, czy sprzedajemy ten teren deweloperowi, ale póki takiej decyzji nie podejmą, tam nic innego nie powstanie niż ich własne inwestycje. Każdy plan, to trzeba bardzo wyraźnie i głośno powiedzieć, ma dodawać możliwości, a nie zabierać. My nie możemy pozbawiać mieszkańców możliwości, które oni mają, bo oni wtedy mogą wystąpić na drogę sądową o odszkodowanie, że ich prawa zostały ograniczone. No ale mamy przykłady w Białymstoku takich domów, które sąsiadują bezpośrednio z wysokimi blokami i można powiedzieć, że ci ludzie mają też prawo się obawiać takiej sytuacji. To jest niedoskonałość polskiego prawa, gdzie można wykonać budynek na tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy, która niestety doprowadza do takich konfliktów. Miasto w wielu sytuacjach nie może takich rzeczy zablokować. To jest takie prawo, które pozostawia w niektórych miejscach takie wytrychy, ale właśnie od tego są plany zagospodarowania. Ten plan będzie dość szybko przygotowywany. Natomiast ile będzie cała procedura trwała, tego nie jestem w stanie przewidzieć, bo nie ma na to wpływu. To kiedy nastąpi pierwsze wyłożenie tego planu, bo na to macie wpływ? Na pewno nie w 2023 roku, ale myślę, że rok 2024 to jest rok, w którym pojawia się taka szansa, jeśli wcześniej wszystkie instytucje pozytywnie nam uzgodnią plan. Tu paleta jest bardzo szeroka, od urzędu lotniczego poprzez konserwatora, kończąc na agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli mamy całą masę różnych urzędów, gdzie musimy tę rzecz uzgodnić i po tych wszystkich uzgodnieniach taki plan będzie wyłożony. Właśnie mieszkańcy mówią o tym, że słyszeli, że to jest miejsce, gdzie będzie najwyższa zabudowa w Białymstoku, 60-metrowe bloki, że to jest wiadomo wszystko, tylko nieoficjalnie. To nie można mówić, że słyszeliśmy. Jest w Białymstoku taki dokument, który się nazywa Studium Uwarunkowań i Rozwoju. Funkcjonuje kilka lat, więc nie jest żadnym tajemniczym dokumentem. W tym miejscu pojawia się możliwość, aby rzeczywiście powstała tam zabudowa bardzo wysoka. Ale studium to jest możliwość, ale nie nakaz, o tak powiedzmy. Dopiero na podstawie studium powstają plany i tu już plan jest konkretnym rozwiązaniem. Jeden z mieszkańców pokazał mi dokument, decyzję, w której wojewoda uchyla decyzję o budowie stacji transformatorowej w rejonie tych ulic. No i właśnie też mieszkańcy mówią o tym, że to jest szykowane pod budowę dużego osiedla. W jakim celu budować tam stację transformatorową i modernizować tę sieć, skoro jeszcze nie wiadomo na pewno, co tam ma powstać? Zbyt szczegółowe pytanie. Ja musiałbym się zapoznać z dokumentami i wtedy mógłbym powiedzieć. Weranda przeszklona. Ludzie, którzy mieszkają tutaj, mówią, że wszystko niewiele się różni od tego, jak wyglądało przed wojną. No, myślę, że trochę bardziej zdegradowane zostało to wszystko. Trochę jest pustostanów, trochę pustych posesji, bez zabudowy. No, ale wysokość zabudowy, układ zabudowy, płoty, drzewa owocowe, to wszystko rzeczywiście oddaje bardziej ten klimat. To jest taka enklawa. Przecież jeszcze z 20-30 lat temu to sama ulica Grunwaldzka jeszcze w Śródmieściu wyglądała w podobny sposób, ale przeszła zupełnie metamorfozę. Zresztą praktycznie w ogóle nie istnieje dzisiaj, bo większa część to jest ulica teraz Oskara Sosnowskiego. Natomiast rzeczywiście ta strefa jest bardziej pierwotna, aczkolwiek zaniedbana, to widać. To są tylko części dawnych ulic. Gdyby popatrzeć na najstarsze mapy okolic Białegostoku, to zauważymy, że właśnie ulica Sosnowa i ulica Grunwaldzka to były takie drogi lokalne łączące miasto Białystok z okolicznymi miejscowościami, chociażby ulica Sosnowa. Dzisiaj ona jest w zasadzie przecięta torami, ale dawniej po prostu stanowiła jeden długi trakt ciągnący się aż do Choroszczy. Trzeba by było spojrzeć na mapę.
To jest akurat mapa z 1886, ona nie jest zbyt dokładna, ale jednak pokazuje w miarę precyzyjnie rozkład ulic. I co charakterystyczne, widzimy bardzo luźną zabudowę. Wzdłuż tych ulic właśnie powstawały domy nowych mieszkańców Białegostoku. Na pewno te domy, zresztą widać na niektórych daty zachowane, to są lata 20. Oczywiście to nie znaczy, że wcześniej nie było domu w tym miejscu, ale na przykład no, stopień zamożności właściciela wzrósł. Dzięki temu mógł sobie pozwolić w 1927 roku na budowę nowego domu. Przy wielu domach są jeszcze studnie. Mamy tam dalej nawet i Sławojkę. Brak wodociągu, brak kanalizacji to była codzienność ówczesnych mieszkańców. Wodociąg dociągnięto tutaj dosyć późno, w latach 60., 70. Nie wszyscy zresztą korzystali z przyłączy, także życie toczyło się tym rytmem ustalonym dużo dawniej. Ganki przed domami, werandy różnego typu, okna zamykane na okiennice. Normalny, typowy dom wiejsko-miejski, można by powiedzieć, no bo wzorzec jest typowo wiejski, aczkolwiek właściciel był mieszkańcem Białegostoku i stać go było na to, żeby zakupić materiały budowlane tutaj w Białymstoku. To były obrzeża miasta. Charakterystyczną cechą tego terenu jest to, że od północnego zachodu był on ograniczony linią kolejową w linii warszawsko-petersburskiej i rozbudowa stacji Białystok, zwłaszcza na początku XX wieku, spowodowała, że zajęto spory kawał miasta. Widocznym śladem po tym było przecięcie ulicy Sosnowej, ulicy Grunwaldzkiej, Stołecznej, która kończyła się właśnie w tak charakterystyczny sposób pod kątem 90 stopni, zakręcała w kierunku torów. Kolej kształtowała ten fragment miasta. No i wydaje się, że decydowała o tym, kto tak naprawdę się tutaj osiedlał. Przyznam się szczerze, że jako historyk trochę jestem bezradny w tym momencie, bo ta przestrzeń jest widoczna na mapach, ale mamy problem z ustaleniem, kiedy dany dom powstał, kto był pierwszym właścicielem, kim był, czym się zajmował, dlaczego właśnie tutaj się osiedlił. Najczęstszą oczywiście przyczyną była peryferyjność tego obszaru w stosunku do Śródmieścia i większość rodzin była w tym czasie wyznań chrześcijańskich. Byli to kolejarze, przedstawiciele urzędniczych rodzin, którzy uciekali ze Śródmieścia, które było gwarne, głośne, handlowe, kupieckie, na obrzeża Białegostoku po to, żeby zaznać tego przedmiejskiego życia, które pod koniec XIX wieku urosło do rangi czegoś naturalnego. Ten teren jest peryferyjny w stosunku do Śródmieścia, co powoduje, że tutaj toczyło się po prostu zwyczajne życie. To widzimy, że te posesje najczęściej były bardzo długie, a więc dawały możliwość nie tylko zbudowania domu z jakąś formą ogródka, ale także zasadzenia sadu, zbudowania budynku gospodarczego, hodowania kur, które chodziłyby sobie swobodnie po tej posesji. Natomiast ten aspekt mieszkania w ogrodzie, który w latach 20., zwłaszcza w latach 30. urósł do rangi pewnego modelu życia, zresztą władze miasta to promowały silnie, pojawiały się pierwsze plany zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Coś, co kiedyś wydawało się naturalne, teraz stawało się stylem życia. A mówię o tym życiu codziennym, bo życie codzienne pozostawia po sobie najmniej ślady. Pan się urodził tu na tej dzielnicy. Fajnie, dużo zieleni. Wszyscy znajomi dookoła. Sady, ogródki, jabłuszka, śliweczki, gruszeczki. No, tutaj, gdzie teraz te garaże są, gdzie te prace budowlane, to krówki się pasły, koniki. Makal właśnie tutaj, potem tam Kosiński taki. Mi się wydaje, że taka społeczność była wzgrana. Stara data. Kiedyś radio, jeszcze takie toczki były. Tutaj tej pani Brzozowskiej Halinki matka przychodziła do nas i ja jako pacan i tam jeszcze braciszek, to siedzieliśmy gdzieś w kącie, słuchaliśmy, co starzy ludzie rozmawiają i o czym, nie? No, takie to były czasy, telewizji nie było, a zimowe wieczory, listopad, grudzień, no to tak odwiedzały się ludzie, tak to pomalutku leciało. Tutaj została ta działka, mam garażek sobie tutaj, no, bratanek tu mieszka, złożył wniosek o zasiedzenie. No bo mieszka 20 lat, no bo nikt tu nie bronił mu mieszkać człowieku. Ale teraz on chce to wszystko. Nie, tak nie będzie. Ta ulica Sosnowa to stąd przecież do parku, tam aż do domu partii kiedyś była. Potem te bloki to przegrodziły wszystko. Ta studnia, cała ta ulica Sosnowa przychodziła po wodę tutaj. Któregoś dnia też idzie jakiś facet. Czy można wodę ze studni? Ja mówię, po co panu ta studnia nieczynna, brudna? Żona w szpitalu i przypomniała, że ta woda taka smaczna, chciałaby przed śmiercią się napić. Ale już tam mało mieszka ludzi. Nie ma tych starych ludzi, którzy tu mieszkali. Tutaj cała ta ulica Sosnowa to Białostoczanie. Właśnie Sańka z ulicy Sosnowej on to wszystko dokładnie opisuje. Ja na swojej ulicy z cudzej dzisiaj jestem, bo już rzadko się spotyka tych. Przecież wojna nas zniszczyła i dużo umarło, dużo zginęło.
dużo zostało za granicą, przecież z mojej ulicy tutaj, to proszę, tutaj Siegfried, on jest w Anglii, Czesek jest w Walii, nie, Gieniek jest w Walii, a Czesek jest w Stanach Zjednoczonych. No to o, tutaj to ten Czarneckich jeszcze chyba się został i Karasiow, na drugiej stronie to Niezgody tutaj mieszkali. Tutaj Grzybki, Maliszewskie, Wojciechowski tu mieszkali. A teraz to nie wiadomo, bo to wszystko po blokach się poroznosiło. To czasami jak się dowiedzą, nie? Albo ja się dowiem, że tam mieszkam, to człowiek pójdzie odwiedzić. Bo to tak jakby rodzina to wszystko. Wszak tutaj się urodził człowiek, jeden drugiego znał od dziecka. Widzieli, co jedli, co ojciec robił, co matka, jak się siostry nazywali. No przecież, nie? Do jednej szkoły chodziliśmy, nie? Gdzie te drzewa tutaj, to taki plot z tych podkładów był, to dzielone. To ostatnie, co się zostało, to była prywatna łąka Makala. Za moich bardzo młodych lat, to tutaj zbiór bocianów był przed odlotem w te kraje zamorskie. To my leżeliśmy dookoła, a oni tutaj chmary, 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 bo tutaj moczary były. Leżeliśmy tutaj, nie, jako dziecko człowiek leżał i patrzył się na to i widział, jak oni odfruwają ta chmara, to i człowiek miał sam chęć z nimi odfrunąć, gdzieś polecieć z nim. Jednak tak się w życiu złożyło, że los tak chciał, że człowiek pofrunął. Jak idzie się tutaj, to się depcze po swojej historii. Mojego ojca, moich kolegów, moich. Tutaj idzie się to, idzie się po latach swojej młodości. A potem tak smutno, nie? No i dzisiaj mamy ten problem właśnie, że jeżeli całe kwartały znikają, warto by było nie tyle zatrzymywać ten proces, no bo może on się wydawać wielu osobom naturalny w mieście, ale żeby te strefy uwieczniać, badać, zbierać relacje od mieszkańców, dowiadywać się jak najwięcej szczegółów związanych z tą przestrzenią, żeby ona chociaż w tej sferze dziedzictwa niematerialnego pozostała tu w Białymstoku. Plan zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu, a sieć energetyczna ma powstać już wkrótce, to jak to? Najpierw będą położone kable, a potem będzie planowanie przestrzenne według przebiegu tych kabli energetycznych? To nie do końca pytanie jest do mnie, dlatego że my reagujemy na wniosek gestora sieci. Patrząc na ten wniosek, to mogę tylko tyle stwierdzić, że oni piszą tam o modernizacji. Natomiast na jakiej podstawie to robią, dlaczego chcą przebieg taki, jaki jest, ciężko nam o tym powiedzieć, ale na pewno to nie ma związku z pracami nad planem. Jeżeli te procedury trwają, to jaki w takim razie miasto ma pomysł na to, żeby mieszkańców ochronić przed tym, żeby tutaj główną inicjatywę nie przejął deweloper? Bo ja wiem, że w tym miejscu bardzo intensywnie działki skupują dwie firmy deweloperskie. Nie sprzedawać działek deweloperom. A wie pani, to ludzie po pierwsze się w tym kierunku kształcili, bo szary obywatel, jak się niżej siedzi, się mnie widzi, nie? I to, co się widzi, to jeszcze nie jest, że to rzeczywistość taka jest. Inaczej mówiąc, jak kiedyś tam próbowano budować dawno temu, to zaraz byli tacy, co biegli i mówili, że tam będą krowy mleka nie dawać i tak dalej. Pani nie wiem, czy zna te opowiadanie, ale było takie na pewno okoliczność. I szedł do chłopa i mu tyczył drogę, że tu musi stodołę przesunąć, bo tu będzie akurat kolej musiała żelazna iść. Po co? Bo chłop sobie teraz dumał, ten biedny, co ma robić. No, stodołę. No to dał tamtego i podejrzewam, że tu się dzieje. Taka rozgrywa się z tym. Inaczej mówię. Co się rozgrywa? Musi pan mówić jaśniej, bo ludzie się nie domyślą. A to ludzie się tak się nie domyślą, bo to zależy, kto będzie słuchał, wie pani. To ja chodzi najbardziej jasno, to wie pani. Tego ludzia by trzeba było przyjść mu pokazać i pokazać. Działania ze strony władz powinny być takie przejrzyste. Jakie zamiary? To podstawowa rzecz, przejrzystość. To znaczy plany, następnie działania powinny być transparentne, dokładnie to się nazywa, prawda? Ludzie muszą to widzieć, a tak się podchodzimy, w takie podchody gramy. Był to reportaż Dominiki Dębskiej, Wyższy Interes. Opowiadali
mieszkańcy osiedla przydworcowego w Białymstoku, zastępca prezydenta miasta Adam Musiuk i historyk Wiesław Wróbel. W audycji wykorzystano fragment reportażu Wiesława Janickiego o Aleksandrze Dresslerze, Podlasiak.